Witam Was już po raz czwarty bardzo serdecznie. To są wojenne Kerbalo wizje widzowojny. Czwarta część bodajże. Teraz będzie taki ultimatywny, że tak to powiem, pojedynek między... Nie brakuje mu skrzydła przypadkiem? Chyba nie. Między Jugelli, autorstwa Szczygla, Husaria ma focha za nieprzywitanie się. PS, cześć frerzy z tuby i czatu. Ej, Husa, słuchasz. Między Jugelli autorstwa Szczygla, a z Gredem KW, z Gredem autorstwa Zgreda. Czy KW autorstwa Zgreda. Jakkolwiek by zwał, tak zwał. Oczywiście pilotuje Skyriff albo Alicja, znając życie, tam pewno. Kto siedzi tam? Alicja, oczywiście, jak żeby inaczej. Już im współczujemy. Więc tak, niech oni wzniosą się w powietrze. No i lecimy. I niechaj rozpoczną się igrzyska. Dobra, pojazd odpalony. Tutaj tak samo odpalamy. I lecimy. Dobra. Czyli teraz tak. Obydwu możemy tak naprawdę ich uzbroić w tym momencie. No i dobra, Zgred będzie B, Jugelli będzie A. Teraz oczywiście tylko do siebie muszą się zbliżyć, co w sumie wcale takie proste, jak się wydaje, nie jest. Mam nadzieję, że zaraz nawrócą na siebie. Tak, zaraz powinni do siebie... Oj. Skudowało. Kudło. Było blisko, ale pu... Coś trafił. Oj, ostrzał, ostrzał! Ostrzał, gruby ostrzał! Manewr wymijające! Coś walnęło. Coś grubo walnęło, ale... Ale trzyma się. Zgred ewidentnie się trzyma. Próbuje namierzyć Jugelliego. Houston, Houston, będzie grubo, będzie grubo! To będzie gruby pojedynek. Jugelli próbuje, widzę, robić manewry. I póki co mu to wychodzi. Zaraz powinno być znowu ostrzał. Bliski przelot obok siebie, nikt się tego nie spodziewał. I ponownie ostrzał. Oj. Na szczęście widać, że na coś nam się ten armor przydał. Oj, chyba Jugelli oberwał. I wygrał Zgred. Tego się nie podejrzewaliśmy, więc 1-0 dla Zgreda. Od razu powiem, że na przyszłość, jak będziemy robić taką pełnoprawną edycję tych wizji, tych pojedynków, mieszymy obrażenia od broni, bo teraz to jest trochę przegięte, że jeden strzał i już praktycznie po walce, nie? To prędzej czy później na pewno zmienimy, o to się nie bójcie. Teraz po prostu się nie bawiłem, po prostu odpaliłem te kerbale, które miałem, odpaliłem po prostu projekt, który mi nasłaliście i oto mamy tak naprawdę. Tak, Skyrim wygrał, Alicja padła, dokładnie, więc pora na pojedynek numero duo. Więc tak, odpalamy broń, odpalamy wszystko. Ustawiamy zasięg. Odpalamy pilota. Tak samo ustawiamy broń, ustawiamy wszystko. I odpalamy. Teraz tu jeszcze to trzeba ustawić, dobra. Odpalamy pilota. Odpalamy pilota. I zaraz odpalamy drugą drużynę u jednego z nich. Dobra. Wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, jak na mój gust. Jak na mój gust to powinno wystarczyć. W ogóle myślę, żeby następnym razem ustawić troszeczkę niższą wysokość przelotową. To byłoby ciekawe w sumie, bo one teraz akurat na dość dużych wysokościach pojedynkują się, a gdyby to była niższa wysokość, to może byłoby ciekawie. No nie wiem, ciężko powiedzieć. O Jezus, już. Zaczyna się. Zaczyna się. Powtórka z rozrywki. Czy tym razem rakieta trafi i doleci? Chyba niekoniecznie. Nie, pudło. Ewidentnie pudło. Tu poleciała teraz rakieta w stronę Jugelliego, co ciekawe. Jugelli próbuje chyba to... Tak. Flary, jak widać, zadziałały. Coś tu się... O Jezus, ile tych flar? Co tu się dzieje? Proszę Państwa. Kolejna rakieta poleciała. Czy trafi? Nie trafiła. Poleciała we flarę. I czyżby jeszcze jedna rakieta została wystrzelona w stronę Jugelliego z Greda? Oj, poleciał! Wybuch! Ale jeszcze może coś zrobić, jeszcze może coś zrobić.
Tak, tutaj mamy tak. Z tego co widzę. Boże. Jugeli jest bez silnika, ale ze skrzydłami. Z kolei Zgret jest bez wszystkiego i czeka go dość smutna śmierć. Z jednym tylko skrzydłem. Czy jeszcze będzie prowadzona jakaś wymiana ogniowa? Jest to całkiem możliwe, że jeszcze do siebie postrzelają, chociaż niekoniecznie. Nie, jednak nie. Czyli jeden. Jeden. Jeden, jeden. O ile tylko uda nam się, znaczy w sumie tak, spokojnie da radę tym wylądować. Jak na mój gust. Spokojnie dałoby radę tym wylądować. Więc wydaje mi się, że mamy jeden, jeden. Jeszcze jeden pojedynek, do dwóch wygranych. Chwila, jak załaduję teraz save'a, to czy to się ładnie załaduje nam? Takie podstawowe pytanie. Zobaczmy. Dobra, czyli wszystko nam chyba załadowało tak ładnie bardzo. Ja tak mam nadzieję, albo i nie. Albo i w sumie nie. Albo i tak. Dobra, wszystko nam ładnie załadowało. Czyli odpalamy sztuczną inteligencję. Damy nieograniczoną prędkość. Nieograniczone sterowanie. Niższą wysokość przelotową. Będzie na pewno ciekawie. Dobra, zrobimy dokładnie tak samo w tym pojeździe. I będzie ciekawie. Czuję, że będzie ciekawie. Dobra, aktywujemy pilota. Aktywuj, leć. Zaraz odpalimy sztuczną inteligencję, żeby na siebie się napuściła. Dobra, wydaje mi się, że tyle powinno wystarczyć. Tutaj także jest sztuczna inteligencja odpalona. Guard mode odpalony. Będzie ciekawie. Oho. Zaczyna się. Jugeli widzę ładny zwrot w stronę Zgreda i od razu namierza. Będzie go pewno namierzać, podejrzewam. Od razu już ładnie poleciała rakieta. Na szczęście. No, to skończyło się dość szybko. To dość szybko się skończyło. Nawet tego nie podejrzewałem. No to co, wygrał z tego co rozumiem. Zaraz, Gret? Zgret czy Jugeli? Boże, który teraz leci? Jesus. Jugeli. O kuźwa. O kuźwa. Żodyn się tego nie spodziewał. Żodyn. Dosłownie Żodyn. No to gratulujemy Jugeliemu autorstwa Szczygla. Szczygiel? Tak, dobrze pamiętam? Szczygiel? Szczygiel wygrał! Szczygiel! 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 Dobre, dobre, dobre. Dobre, dobre, dobre. No dobra, misiaki. Wydaje mi się, że to na razie takie poglądowe filmiki na tyle wystarczą, żeby wam dać podgląd na to, co planujemy zrobić jeszcze. Będą oficjalne zasady. Będzie wszystko, będzie fajnie, będzie wypas, będzie troszeczkę to lepiej przeprowadzone następnym razem, podejrzewam. Muszę wykminić, gdzie obniża się moc działek. Może gdzieś tutaj? Nie, tu nie. Gdzieś na pewno obniża, może gdzieś w ustawieniach samych tego moda, będzie można to może gdzieś zmienić. No poziom zobaczymy, bo niestety teraz praktycznie jeden, dwa strzały w skrzydło bądź cokolwiek i koniec walki, nie? Trochę to ogólnie szybko się w takim wypadku kończy. Jak macie jakieś przemyślenia na temat tego pomysłu, jakbyście troszkę inaczej go zrealizowali, bądź jakieś ograniczenia, pomysły, cokolwiek wam przyjdzie do głowy, piszcie. Ja na pewno wszystko czytam, więc o to się nie bójcie. O to się nie bójcie, ja to wszystko czytam i mam rękę na pulsie. Trzymam rękę na pulsie, że tak to ujmę. Dzięki za uwagę, dzięki czaty za mniej lub bardziej większą pomoc bądź niepomoc. Dzięki ludziom na tubie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się już, miejmy nadzieję, wkrótce. Mam nadzieję, że jak w Warszawie nie dorwę pracy, to będzie dużo streamów i dużo YouTube'a. Podejrzewam. No. Pa, pa.